Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt piąty podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego Komisji Praworządności i Porządku Publicznego. Drodzy Państwo, do zarządu przypłynął wniosek o rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego Komisji Praworządności i Porządku Publicznego. Stąd też przygotowaliśmy stosowny projekt. Taki wniosek złożył pan Piotr Nowak, tutaj pełniący tą funkcję. Tyle, drodzy Państwo, z mojej strony. Myślę, że jeżeli ktoś składa wniosek, no to dobrze byłoby go przyjąć, ale rozumiem, pan Piotr uzasadni swoją decyzję. Proszę bardzo, pan Piotr Nowak. Drodzy Państwo, drodzy radni, chciałbym się ustosunkować do tej uchwały, którą macie Państwo przed sobą w sprawie rezygnacji mojej ze stanowiska wiceprzewodniczącego Komisji Praworządności. Proszę Państwa, nałożyły się dwie sprawy. Jedna sprawa to ostatnia sesja. Jak Państwo wiedzą, na ostatniej sesji była przerwa dla Komisji Praworządności poproszona na wniosek pana przewodniczącego Zbigniewa Urmańca, gdzie na tym spotkaniu została podjęta decyzja, uważam, krzywdząca dla mnie i mojej godności. Moich decyzji, które podjąłem. Jako wiceprzewodniczący uważam, że miałem do tego prawo. Tutaj nie obwiniam pana przewodniczącego Wojciecha Krzysztonka o to, jaką decyzję podjął, bo każdy się myli, tak? Jesteśmy tylko ludźmi. Ja mogę tylko przypuszczać, jakimi kryteriami pan przewodniczący się kierował. Druga rzecz to jest przyczyna rezygnacji, jest to zachowanie pana Zbigniewa Urmańca w stosunku do nas wszystkich. Przyjmując to stanowisko wiceprzewodniczącego z początkiem kadencji, uważałem, że będę współpracował z osobą z doświadczeniem, mądrą i kompetentną. To doświadczenie uważam, że pan Zbigniew ma. Ale pełniąc taką funkcję, uważam, że powinno dać się przykład drugiemu człowiekowi, jak się zachować, czy nawet poszanować drugiego człowieka. W niektórych sytuacjach uważam, że to było, nie wiem, bezczelne, chamskie zachowanie, odstraszające ludzi, którzy chcą razem współpracować z daną osobą. Zastanawiałem się, proszę Państwa, co w tej sprawie zrobić. Czy nie złożyć wniosku o to, ażeby nie wiem, złożyć wniosek o to, żeby pana Zbigniewa Urmańca pozbawić tego stanowiska. Ale podjąłem inną decyzję. Chcę uszanować decyzję pana przewodniczącego, chcę uszanować decyzję innych, żeby ten pan Majec pozostał dalej na tym stanowisku. Chcę dać panu Zbigniewowi szansę, aby pan przemyślał swoje zachowanie i postępowanie, jakie pan, no, jak się pan zachowuje wobec innych. Uważam, że zachowanie pana Majca w niektórych sytuacjach jest kompromitujące dla nas, ośmieszające nas wszystkich. Nie mogę sobie pozwolić na to, aby to tolerować. I żeby moja, nie wiem, osoba była wizytówką takiego zachowania. Tylko mogę prosić Państwa o to, żeby Państwo uszanowali moją prośbę i przyczynili się do tego, żebym mógł zrezygnować. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie Piotrze. Ja tylko tytułem wyjaśnienia w związku z tym, że nie chcę wnikać oczywiście w motywację, bo to jest kwestia pana Piotra, jego decyzji. Natomiast ja tylko w związku z tym, że troszkę zostałem wołany do tablicy, powiem, że no ja stwierdziłem podczas komisji nielegalność zwołania komisji przez pana Piotra, bo komisję zwołuje przewodniczący. Bo rozumiem, że to jest przedmiotem
stwierdzenia, że mogłem się pomylić. Tak? Natomiast no to jest zasada prosta, że zwołuje przewodniczący. Jego zastępuje wiceprzewodniczący. Ale to są pewne kwestie zwyczajowe i powinno się uzgodnić, na jakich zasadach to się odbywa. Dlatego no, trudno sobie wyobrazić, żeby wiceprzewodniczący zwoływali komisję, no bo troszkę by to prowadziło nieporządki. Dlatego uznałem, że żebyście się jako komisja spotkali i te sprawy sobie wyjaśnili. Natomiast powiem tak, ja nie rozstrzygam kwestii między wami, sporu, który się pojawił. Ja tylko stwierdziłem, że w moim przekonaniu, w moim rozumieniu statutu, tylko przewodniczący ma prawo zwoływać komisję, w jego zastępstwie wiceprzewodniczący, ale na zasadach, które wcześniej ustalono. Natomiast tutaj nie było żadnych zasad ustalonych. Dlatego no, nie możemy pozwolić na pewną partyzantkę. Niestety i stąd też ja w ten sposób zareagowałem. Natomiast tak jak mówię, ja nie oceniam motywacji, nie rozstrzygam sporu. Ja rozumiem, że ktoś chce zrezygnować, w pełni to rozumiem i ja zagłosuję zgodnie z wnioskiem pana premiera. Otwieram dyskusję, czy ktoś chciał zabrać głos? Pani Aniela, coś. Ja chciałam zapytać, czy nie było pomiędzy wami jakaś możliwość porozumienia, że chcemy zwołania komisji, czy była inna potrzeba zwołania tej komisji? Dlaczego pan Piotr podjął decyzję samowolnie, może nie było kontaktu? Chciałbym to usłyszeć. W ogóle wyjaśnienie na ten temat od pana Zbyszka Umańca. No pan nie został zapytany. To on się zgłosił do. Oczywiście odpowiem na pytanie. W mojej ocenie nie było aż to tak. Sprawa w ogóle, szanowni państwo, dotyczyła zgłoszenia kandydatury do Nagrody Bezpiecznej Kraków. Termin był do 30 marca. Ostatnia sesja pozostawiała jeszcze kilka dni na podjęcie tej decyzji. Nie było, że tak powiem, aż takiego przymusu, że trzeba było to robić na tak zwane zapalenie płuc, za 5.12. Pan Piotr Nowak postanowił zwołać komisję ze mną. Rzeczywiście nie było kontaktu, tak się akurat złożyło, a nie inaczej, że nie odbierałem telefonu, nie było to celowe z moich przekonań, po prostu tak się złożyło. Postanowił zwołać komisję, podważyłem to, korzystając ze swoich tak powiem, kompetencji. Dlatego też zaprosiłem pana przewodniczącego Wojciecha Krzysztofa na posiedzenie tej komisji w celu, ażeby wyjaśnił, bo może moja osoba tak w ocenie pana Piotra Nowaka jest mało wiarygodna, niekompetentna. Do innych, tak powiem, epitetów się już nie będę odnosił. Ja kompetencji nie odmawiam. Kompetencji nie odmawiam. Kultury, no. To jest ocena pana Piotra. Nie będę z nią polemizował. Każdy ma prawo oceniać. Lepiej nie. Tak jak ocenia panie Witoldzie. Także. Tak mówię. Pan przewodniczący określił, że tak powiem, procedurę jako przewodniczący, nie jako pan Wojciech Krzysztofek. Tyle. Komisja przyjmuje, oczywiście, jeśli można w jednym zdaniu, przyjmuje uchwałę wiceprzewodniczącego. Uważam, że temat jest skończony. Zamknięta. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, jeszcze zabiorę głos na chwileczkę. Jak dobrze wiem, na Komisji Praworządności wcześniej ustalaliśmy, że będziemy mieli osobę, które możemy mianować na Bezpieczny Kraków, na nagrodę. Spotkamy się w dniu sesji, przed sesją. Oczywiście uchwała została podjęta wcześniej już przez zarząd. Projekt uchwały. Ale wiadomo, że przyszedł jeden wniosek z policji. A dnia sesji przyszedł następny wniosek. Tak? Którego tego wniosku po prostu nie widzieliśmy i go nie mamy. Dopiero przeczytaliśmy ten wniosek w dniu teraz w ostatnich dniach. I uważam, że zwołanie takiej komisji było zastosowne, dlatego że z panem Zbigniewem Urmańcem nie było kontaktu.
jakbyśmy mieli jedno i drugie pismo, to uważam, żebyśmy podjęli inną decyzję, jaką podjęliśmy wszyscy, uchwalając tą uchwałę pana jakiegoś tam, tak? X. A tak to byśmy, uważam, żebyśmy podjęli decyzję, że pan ze Straży Miejskiej by mógł być mianowany na tę nagrodę. Tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja powiem szczerze, że nie lubię, kiedy zajmują nas sprawy personalne. Dlatego zachęcam, żebyśmy dyskusję zamknęli. Natomiast jeżeli a ja przepraszam, jednak nie. Głos, to ma takie prawo pan Witold Dekielski. Czy sprawa tutaj, ja mam przed sobą teraz statut dzielnicy. No i chciałbym zapytać pana przewodniczącego lub też panią Annę Moksę lub też jakiegoś innego przedstawiciela Komisji Dewizyjnej, w szczególności tą osobę, która dobrze zna ten statut. Gdzie jest zapis, który mówi, że komisję może zwołać tylko i wyłącznie przewodniczący? Proszę o zweryfikowanie tego. Jeżeli w statucie takiego zapisu nie ma, to oznacza to, że komisja została zwołana w sposób prawidłowy, a decyzje zwołane przez taką komisję, jeżeli posiadają kworum, są decyzjami ważnymi. I tutaj nie mówimy wtedy o sytuacji takiej, czy pan Nowak rezygnuje, czy nie, ale w ogóle mówimy o ważności decyzji podjętej przez prawidłowo w takiej sytuacji zwołaną komisję. Więc proszę o wskazanie punktu, który mówi o tym, że tylko i wyłącznie w kompetencji przewodniczącego jest zwołanie komisji. Panie przewodniczący, ja mogę powiedzieć tak, bo nie ma tutaj szczegółowego przepisu, ale pierwszy przepis, który mi wpadł pod rękę, to jest sesja organizuje i zwołuje przewodniczący, to się odnosi do rady. Natomiast wszystkie przepisy odnoszące się do rady odnoszą się również, panie Witoldzie, do komisji. Już drugi raz się pan kłóci w sprawie statutu i drugi raz pan nie ma racji. Ale przepraszam, nie, chwila. Ja proszę o wskazanie punktu, który mówi. Ja mogę panu powiedzieć, że to jest paragraf 14 i on mówi o przewodniczących, o powoływaniu stałych i doraźnych komisjach. Natomiast proszę o wskazanie w tym paragrafie punktu, który mówi o tym, że wiceprzewodniczący nie może zwołać komisji. Jest napisane, że przewodniczący zwołuje. Proszę mi wskazać miejsce. Ale jak już na wcześniejszej komisji powiedziano, że się spotykamy, że ustalimy to, tak? I będziemy mieli kandydatury, no to kandydatury miały spłynąć z każdej jednostki, żebyśmy mogli ustalić, komu... Poczekaj. Na razie ustalmy sprawy formalne, bo tutaj... Nie pamiętam dokładnie, gdzie to jest. W każdym razie jest taki zapis, który mówi, że... komisję, czy sesję, czy to dziedziczone jakby był, prowadzi przewodniczący, podczas jego nieobecności zastępca, a podczas jego nieobecności najstarszy. To panie Witoldzie, to jest pytanie, bo każdy radny powinien statut znać. No ale to mam nadzieję, że pan przewodniczący tym bardziej. No. Proszę mi wskazać to miejsce, bo mówimy tutaj o tym, czy komisja, która się zebrała... No to panie Witoldzie, to przeczytam panu, bo... Ja znam ten statut, tylko... No tylko nie może pan znaleźć tego miejsca, tak? Paragraf 27, zapisy odnoszące się do rady stosuje się odpowiednio do komisji, jeżeli nie zostało to inaczej określone statutowym regulaminem. Czyli w stosunku do tego, co mówiłem wcześniej, że przewodniczący zwołuje sesję rady, jest to naturalna konsekwencja, panie Witoldzie, więc temat... Przepraszam, który to jest paragraf? 27. Momencik. Ja mam też statut przed sobą. Jest tu napisane, że paragraf 27 brzmi: Rad nie jest obowiązany brać udział w pracach Rady i jej organów oraz innych instytucji samorządowych, do których został organ desygnowany, więc to może nie jest ten paragraf. Panie Witoldzie, 27 paragraf regulaminu. Jest na górze, mogę pan siąść? Jest tak, że nie pozawał sobie. Ale jest to na miejscu. No dobrze, no. Ale proszę przeczytać na głos, żeby nie było żadnych wątpliwości, bo powiem szczerze, no nie mieliśmy trochę czasu. Natomiast jak pan znał statut i regulamin, to trzeba czasu nie... Powiem tak, gdyby pan przewodniczący go lepiej znał, to byśmy go szybciej znaleźli. No ale no... Panie przewodniczący... Panie przewodniczący, ja panu powiedziałem, jaka jest zasada. Komisja jest zwołuje przewodniczący.
pracy, a pan nie dał wiary moim słowom, dlatego też musieliśmy znaleźć konkretne przepisy. Ale jeżeli pan by wcześniej wiedział, że takie przepisy są, ja to wiedziałem, bo pan o tym powiedziałem, to byśmy nie musieli się o to kłócić. Dlatego zachęcam do lektury statutu i regulaminu, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, i ja zachęcam do lektury regulaminu i statutu w taki sposób, aby pan nie przywoływał paragrafu 27 statutu, podczas gdy ten zapis jest w regulaminie. Kto z Państwa radnych jest za zamknięciem dyskusji? Została zamknięta dyskusja. W związku z czym teraz poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego Komisji Praworządności i Porządku Publicznego. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Sześć. Drodzy Państwo, uchwała została przyjęta. A więc została przyjęta rezygnacja z funkcji wiceprzewodniczącego. Dobrze by było, żeby komisja wskazała kandydaturę na wiceprzewodniczącego. Panie przewodniczący, niestety nie jest to możliwe, gdyż osoby pozostające w składzie komisji pełnią już inne funkcje, więc niestety formalnie jest to możliwe. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo,